Unia Oświęcim TV. Paweł Kram, prezes oświęcimskiego sportu. Mamy kilka informacji dla kibiców Replastu Unii Oświęcim. Tak, witam serdecznie kibiców. No, dzisiaj rozpoczęliśmy sprzedaż karnetów na nowy sezon. No, na tą chwilę już się sprzedało około 100 karnetów, także jest całkiem nieźle. Karnety będzie można też nabyć w dniu jutrzejszym do godziny 17 tutaj w biurze na chemików na pierwszym piętrze w pokoju numer 4. O dalszym sprzedaży, dalszych datach poinformujemy, myślę, że jutro na Facebooku. Kolejnym komunikatem jest to tak, że jutrzejszy mecz jest o godzinie 18, czyli wtorek godzina 18, rywalem będzie drużyna z Jastrzębia. No właśnie, pierwotnie miały być Tychy, Tychy wycofały się. To znaczy tak, no tam Tychy nie ćwiczy nie ćwiczy pełny zespół, tam wiem, że na sobotę raptem było na ledzie 16 zawodników, także jeszcze nie jest w stanie tak, żeby podjąć mecz sparingowy, ale za to mecz czwartkowy, czyli z Krakowią, jest potwierdzony, przyjedzie do nas zespół z Krakowa. Jedyna zmiana to godzina rozpoczęcia meczu, godzina 17, czyli nie jak zawsze o 18, tylko wyjątkowo o godzinie 17 serdecznie zapraszamy. Bilety są też już do nabycia w biurze tutaj na chemików. Osoby, które kupiły już karnet, wówczas na te mecze mogą wejść za okazaniem karnetu. Właśnie ten wtorkowy mecz z Jastrzębiem będzie również transmisja internetowa. Tak, na pewno jutrzejszy mecz będzie transmisja internetowa. No zobaczymy też, jaka będzie oglądalność. Jeżeli będzie dość spora, no to wówczas myślę, że ten czwartkowy również postaramy się zrobić, żeby był w telewizji. Tradycyjnie na Platformie Śląskie TV, tak? Tak, na Platformie Śląskie TV serdecznie Państwa zapraszamy. Cena 15 zł, niezmienna? Cena bezmienna 15 zł, czyli taka sama jak biletu na mecze sparingowe. Jeszcze zapytam, bo sezon już zbliża się dużymi krokami, wielkimi krokami. 11 września, czy wszystko już jest dopięte, jak to wygląda z publicznością, czy są jakieś nowe wykazy, bo te sparingi będą już w liczbie ilu kibiców, te teraz, które się zbliżają? Te właśnie najbliższe już sparingi mamy jako imprezę masową, czyli obiekt, który jest dostosowany do maksymalnie 3000 osób. Możemy go zapełnić w 50%, a więc 1500 osób może wejść. Bilety cały czas do nabycia, bo niektórzy mogą wymienić za te sparingi, za ten sparing z Katowicami, który się nie odbył. Tak, oczywiście, że tak. Te osoby, które kupiły już na ten pierwszy mecz, mogą jak najbardziej przyjść. Ochrona również będzie bez problemu ich wpuszczała na ten mecz. Kasy będą od której godziny otwarte? To znaczy, powiem tak od razu, kasa będzie tylko czynna do godziny 17.50. Nie będzie po tej godzinie niestety zamkniemy bramy i nie będzie można kupić biletu. Przypominamy, jaki rygor jest na lodowisku. Pamiętamy, że wchodzimy w maseczkach, która zakrywa zarówno usta, jak i nos. Dopiero w momencie, kiedy usiądziemy na trybunie, możemy ściągnąć. Jeżeli będziemy się przemieszczać, czy to właśnie na inny sektor, czy też do gastronomii, również prosimy o to, żeby ubrać tą maseczkę. Przy wejściu zachować dystans. No, wiemy, co się dzieje w Polsce. Wiemy, co się dzieje w tym momencie w Małopolsce. No, to myślimy o sobie, jak i to o tym, żeby nie zdarzyło się tak, że Oświęcim będzie strefą żółtą, czy nie daj Boże czerwoną, no bo niestety wtedy będziemy musieli, mecze będą się odbywały niestety bez kibiców. Także prosimy Was jeszcze raz serdecznie, kibice, o to, żebyście dostosowali się do tych norm. Przy wejściu na stadion, przy wejściu również przy ubikacjach są podajniki do dezynfekcji. Bardzo prosimy z nich korzystać. Proszę tego nie bagatelizować. Na tą chwilę, Pawle, jak to będzie wyglądało w sezonie? Ilu kibiców na tą chwilę, bo teraz mamy sparingi? Tak, na tą chwilę tak samo, 1500 osób. Te już sparingi też są jako impreza masowa, więc na tą chwilę 1500 osób może zasiąść na trybunach. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na lodowisku. Dziękuję, do zobaczenia. Unia Oświęcim TV.